Jeśli chcemy uczyć, jak powinny media nowoczesne, takie niezależne działać, to uczyć się od NGO-sów, od startupów i Państwu też polecam takie startupowe, eksperymentalne myślenie. No ale żeby przejść do konkretów, ja chciałam opowiedzieć parę słów takich, być może dla Państwa po części podstawowych, ale opowiedzieć o tym, jakie mamy możliwości nie tylko promowania swojej działalności w mediach społecznościowych, teraz nie społecznych, tylko społecznościowych, ale też w jakiś sposób możemy sami tam treści zamieszkać i być może działać trochę jako właśnie takie niezależne media, bo jak wiemy, z mediami jest nie najlepiej, zaufanie do mediów z roku na rok spada, obecnie wynoszono według badań Reuters Institute 54%, to jest nadal bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza porównując z innymi częściami świata, zwłaszcza z Węgrami czy z Grecją, gdzie to zaufanie spada już poniżej 30%. Więc w Polsce ciągle badania jeszcze z 2016 roku dobrze wyglądają. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to za późno. I media, i NGOs dzisiaj stoją w sytuacji, w której bardzo ten skutki z rynek musimy walczyć na wielu poziomach. I dlatego te media społecznościowe, które wszyscy mamy dość, są dla nas kluczowe. I zacznę od Facebooka. Facebook, pewnie większość z Państwa organizacji tam jest. Jeśli jakimś cudem kogoś nie ma, to absolutnie tam będzie musi. Nie będę opowiadać, jak korzystać z Facebooka, bo to każdy musi sobie wypracować swoją drogę. Natomiast jedyne, do czego bym Państwa zachęcała, to do wideo. Wideo dzisiaj na Facebooku to jest to narzędzie, które zdobywa nam największe zaangażowanie, o zaangażowanie na Facebooku tak naprawdę najbardziej chodzi, ale przede wszystkim Facebook ustawia swoje algorytmy w ten sposób, że wideo staje się tym najczęściej wyświetlanym z naszych wpisów, dużo bardziej niż jakikolwiek tekst. Ostatnie badania wszystkie pokazują, że najlepsze wideo na Facebooku, które mają najwyższy poziom zaangażowania, to jest wideo pomiędzy 60 a 90 sekund. Najgorzej, że tak powiem, klikają się wszelkie wideo, które są poniżej 30 sekund. 30 sekund to jest najgorszy możliwy czas wideo na Facebooku. Tak naprawdę dużo lepiej już jest zrobić wideo 5-minutowe niż 30-sekundowe. Przede wszystkim wideo powinno dzisiaj na Facebooku być wideem z podpisami. To nie jest już dzisiaj trudno, żeby przygotować tego typu rodzaj materiału z napisami. Można to nawet robić w ramach YouTube'a, potem taki materiał z napisami ściągać. Dlaczego napisy? Dlatego, że większość użytkowników ogląda materiały wideo na Facebooku, przesuwając po prostu swój ekran i ogląda te materiały wideo, nie uruchamiając dźwięku. Przypuszcza się, że do 2020 roku 80% konsumpcji Facebooka to będzie konsumpcja wideo, więc tym bardziej zachęcam. Coraz więcej organizacji, które nie mają powiedzmy pieniędzy na montaż materiału wideo czy w ogóle przygotowywanie, dostrzega potęgę tego wideo i robią po prostu materiały wideo prostymi narzędziami, choćby takimi, które są dostępne na telefony, na smartfony, choćby taka przykładowa aplikacja, to jest aplikacja Splice od GoPro. GoPro w ogóle oferuje kilka prostych aplikacji na smartfony, dzięki którym możemy nie tylko montować wideo, ale z materiału wideo, montować wideo ze zdjęć. I coraz więcej organizacji po prostu skleja zdjęcia i tworzy z nich filmiki, na które nastawia podpisy, no i takie materiały dużo lepiej się klikają. Co więcej, to już niektórzy się śmieją, że to jest forma wyłudzeń, ale zdarza się, że niektóre profile na Facebooku stawiają po prostu tam jedno zdjęcie, z którego jednego zdjęcia robią kilkunastosekundowe materiały filmowe. I te materiały filmowe też po prostu dużo lepiej się pozycjonują na Facebooku. Więc bardzo do tego materiału filmowych zachęcam. Po drugie, wszelkie relacje live. Facebook dzisiaj wybrał właściwie z wszystkimi mediami społecznościowymi tą opcją live, przez to, że ma ona bardzo duże zasięgi. I znowu tutaj, jeśli chodzi o optymalne czasy materiałów live, to się zachęca, żeby to nie były filmy, uwaga, krótsze niż 15 minut, wejścia live. Dlaczego? Przez pierwsze 3 minuty właściwie zaangażowanie w takie materiały jest bardzo niskie. Dopiero ludzie zaczynają się włączać, widzą, że taki materiał się live pojawia. Zainteresowanie materiałami live rośnie do 15 minuty ciągle widzimy, że pojawia się coraz większa awironia. Ona zaczyna dopiero po 15 minucie spadać. Więc żeby wykorzystać w pełni tę opcję live, jaką daje Facebook, proponuje się, żeby filmy nie trwały krócej niż 15 minut. I znowu, tak jak mówię, to jest proste narzędzie o tyle, że nie potrzebujemy więcej. Tak naprawdę wystarczy nam telefon komórkowy, żeby taką relację live zrealizować. Zresztą widzieliśmy, jak bardzo relacje live się przydały w tamtym roku, kiedy posłowie z telefonu korzystali. Żadne inne narzędzie, takie jak telefon i Facebook, nie było potrzebne, żeby przekazać nasze treści. Więc jeśli chodzi o Facebooka, to przede wszystkim materiały, wideo, one powinny być tym naszym głównym punktem. Po drugie, YouTube. YouTube to już jest, że tak powiem, troszkę wyższa szkoła jazdy, bo te materiały na YouTube powinny być lepszej jakości niż na Facebooku, przynajmniej tak się przyjmuje. Ale teraz dlaczego mówię o tym YouTubie? Bo jest zawsze takie porównanie, że Facebook jest tak naprawdę największym krajem na świecie, bo Chiny mają 1,3 miliarda osób, mieszkańców, a Facebook ma już ponad 2 miliardy. I nowe profile zakładane są właściwie co sekundę, powstaje 5 nowych profili. Natomiast YouTube znowu, robię takie porównanie, że to jest w pewnych grupach wiekowych największa telewizja, choćby w Polsce czy na świecie. I w Polsce w grupie wiekowej 16-24 YouTube jest najczęściej, dużo częściej oglądany niż jakakolwiek stacja radiowa. Znaczy młodzi ludzie, telewizja, przepraszam. Młodzi ludzie spędzają dużo czasu więcej na YouTubie niż w jakiejkolwiek telewizji. I ten trend jest, zaczyna być też zauważalny w grupie wiekowej 24-35. W lutym tego roku chyba pierwszy raz się zdarzyło, że w tej grupie oglądalność YouTube'a przebiła oglądalność wszystkich polskich stacji telewizyjnych. Więc ten YouTube jest też świetnym narzędziem do dotarcia. On nie jest tak prosty jak Facebook, bo wymaga dużo większego zaangażowania i trochę więcej naszej pracy, ale warto z niego korzystać. Tu znowu na YouTubie materiały powinny być dłuższe. Tak naprawdę na YouTubie przeciętny użytkownik, gdy wejdzie w YouTube'a, spędza w nim 40 minut. Nie oczywiście to nie musi być jeden film, na którym spędza 40 minut, tylko zazwyczaj jak włączymy, to przystępujemy z filmu na film, na wszelkiego rodzaju listy, ale ta długość ma znaczenie i raczej nie powinno się też robić filmów krótszych niż 3 minuty. Da się tutaj rozpędzić tak naprawdę optymalny czas, to jest tak między 7 a 12 minut. I teraz przygotowywanie filmów na YouTube to są takie małe rzeczy, ale musimy o nie dbać. To zawsze musi być dobry tytuł. Jeśli chodzi o tytuły, to tak jak warto to powiedzieć, tak jak wchodzimy w Google i Google nam odpowiada, zaczynamy wpisywać jakieś hasło, Google nam podpowiada, co tam wpisać dalej, bo są to najczęściej wyszukiwane hasła. Tak podobnie to wygląda na YouTubie. W momencie, kiedy tu zaczynamy wpisywać jakieś hasło, YouTube nam będzie podpowiadał kolejne słowa, które ludzie najczęściej wpisują. Więc warto to... Nie wiem, wpiszę choćby tak. Tak, więc organizacje do nas najczęściej wpisują do YouTube'a pozarządowe, międzynarodowe, w Polsce itd. Warto na to zwracać uwagę i swoje tytuły do filmów troszkę pod to układać. Te filmy będą wtedy łatwiej znaleźć, będą lepiej wyszukiwane. Co więcej, YouTube to nie jest książka, to nie jest artykuł prasowy, więc możecie Państwo sobie dowolnie zmieniać te tytuły. Znaczy, jeśli widzimy, że film się nie klika tak, jak byśmy oczekiwali, a wiemy, że mamy fajne treści, no to warto po prostu gdzieś podglądać i raz na jakiś czas tytuł filmu zmienić. Fantastycznie na YouTubie sprawdzają się wszelkie filmy, które są tak zwanymi explainerami, czyli próbujemy wyjaśnić jakąś rzeczywistość czy jakieś zjawisko, dlatego warto, żeby tym tytułem filmu było bardzo konkretne pytanie. Poza tym to, co jest bardzo ważne, a na co bardzo często nie zwracano uwagi, ja już zostanę tu, gdzie jestem, to jest to, jak wyglądają te pierwsze ikonki. To jest pierwsza rzecz, którą Państwo możecie, że tak powiem, szybko sprzedać swoje treści. I to, co jest kluczowe, na kilku filmach to widać, najlepiej klikają się te filmy, na których na ikonie jest człowiek, twarz człowieka. No i to tutaj na kilku tych filmach widzimy, więc jeśli mamy jakąś postać w filmie, to warto, żeby ona była widoczna. W ogóle YouTube kocha takie filmy, w których mamy bardzo widoczne i postaci, które są autentyczne i które wyrażają własne zdanie. I ja wiem, że jakby zawsze jest bariera przed mówieniem do kamery, opowiadaniem, ale zapewne w każdej z Państwa organizacji jest ktoś, kto nie boi się kamery i warto teraz na jakiś czas taką osobę przed kamerą postawić i być może opowiadać o tym, co robicie, o tym, jak rzeczywistość w organizacji wygląda, albo o projektach, przy których pracujecie. Jeśli nie mamy człowieka w filmie, to bardzo ważne jest też to, jeśli tworzymy ikony. Ja będę się upierać, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o YouTube'a, to są te ikony. To na przykład, pewnie teraz dobrze nie widać, ale na trzeciej ikonie, tak Polka raz o imigrantów, to co jest ważne, tam nie ma żadnej twarzy człowieka, ale jest tak zwany punkt fokalny. To znaczy wybieramy sobie takie zdjęcie, na którym gdzieś w środku tego zdjęcia coś się wyróżnia, czyli jakiś obiekt, który ma inny kolor, tło jest ciemne, ten obiekt jest jasny, czy na przykład ten obiekt jest czerwony, reszta jest szara. Chodzi po prostu o to, żeby to się wyróżniało. I wszelkie badania pokazują nam, że takie materiały po prostu szybciej klikamy. Czyli jak ja na przykład wpiszę sobie, nie wiem, hasło, choćby lubię taki przykład pokazywać, przepraszam. Jak pokażę ten przykład, to jestem przekonana, że zobaczymy te kilka ikon, większość z nas kliknie po prostu ten środkowy. Więc te ikony naprawdę mają znaczenie. To jak mówię, na YouTubie jest kilka zasad, ale jest też kilka tematów, które lepiej się klikają i te tematy to są właśnie tak zwane explainery, przepraszam, że angielskiego słowa używam, wszelkie materiały historyczne, wszelkie materiały, które czasem nawet lepiej się klikają, materiały, które po prostu jako ikony zrobimy też zdjęcia archiwalne. W Polsce Polacy miały klikać zdjęcia z lat 70., więc jeśli mamy takie zdjęcie, czasem wystarczy, że wystawimy je na ikonę i już lepiej się takie materiały klikają. Jak robicie Państwo też filmy na YouTube, warto pamiętać o tym, żeby nie robić filmów, które będą przydatne tylko tu i teraz. Czyli, nie wiem, tak pracowaliśmy kiedyś z polityką, polityka zrobiła, kiedy były protesty w Polsce o ustawie antyaborcyjnej, zrobili po prostu materiały z protestu. No i te materiały z protestu to wszystko ok, ale one będą żyły tylko w trakcie protestu. One 2 tygodnie później, kiedy protesty znikną, przestaną po prostu być zainteresowane. Dlatego warto zawsze rozważyć sobie, czy między takimi bieżączkami, czy tematach programu, o których opowiadamy dzisiaj, nie warto dodawać jakichś treści, które są po prostu tak zwanymi evergreenami, tak? Czyli ludzie będą do nich chętnie wracać. Więc ten YouTube naprawdę zachęcam, bo tak jak mówię, to jest ta grupa wiekowa, która nie jest w mediach, a do niej musimy wycierać. Ona jest na Facebooku, jest na YouTubie, więc warto myśleć tutaj o nich. Jeszcze myśleć o tej grupie, do której warto docierać. Wiem, że w Polsce jeszcze mało organizacji korzysta, ale narzędzia typu YouTube, czy Instagram, czy Snapchat będę zachęcać, żeby też tutaj eksperymentować, bo to ciągle są raczej eksperymenty, ale które dają Państwu olbrzymie możliwości docierania do młodych ludzi. I tu chciałam pokazać, oczywiście to nie jest kampania za 5 zł, bo to jest droga kampania, ale naprawdę można ją osiągnąć nawet ciut niższymi kosztami. Kampania zrobiona przez WWF, zrobiona tylko i wyłącznie na Snapchacie, nazywała się Last Semi. Może sobie pozwolę puścić wideo. Snapchat, where selfies live for only 10 seconds. Kampania skierowana tylko do młodych ludzi. I mamy Snapchata pokazywanie zdjęcia zwierząt, które wymierają. I nazwanie to ostatniej serii. Użytkownicy Snapchata co kilka godzin widzieli nowe zdjęcie innego zwierzaka, które jest właśnie na wymarciu. I tak jak na Snapchacie, nie wiem, co jest Państwa, na Snapchacie zdjęcia są przez inicjatyw w ciągu kilku dni WWF zebrał pieniądze, które zbierają normalnie w ciągu kilku lat. Bo dotarli do grupy osób, do której zazwyczaj nie docierali. I tutaj w Kalifornii, jakie były podane masztagi, były podane numery kont i prawdopodobnie udało im się właśnie tą prostą metodą dotrzeć do tej najmłodszej grupy społecznej. Tutaj ten Snapchat czy Instagram Stories to jest coś, co właśnie wśród młodych ludzi zaczyna być najpopularniejsze. I my czasem tak podchodzimy też do tych młodych, że ich dużo rzeczy nie interesuje i nie ma tam, gdzie się ważne rzeczy dzieją. A na przykład na Snapchacie choćby, to jest kiedy trwały protesty w obronie sądów, na Snapchacie jest też mapa, gdzie młodzi ludzie, znaczy nie młodzi ludzie, gdzie po prostu użytkownicy Snapchata robią zdjęcia, tak zwana snap mapa. I można było prześledzić, którym na przykład przez Warszawę szły protesty, to cała snap mapa pokazywała, że w tych miejscach było robione najwięcej zdjęć. Więc dlaczego, jeśli chcemy do tych młodych ludzi dotrzeć w takich newralgicznych momentach, które na przykład są dla naszej organizacji ważne, to jest narzędzie, z którego powinniśmy korzystać. Teraz tak, ja nie chcę przeciągać się, bo tak jak mówię, troszkę mówię też pewnie o rzeczach, o których Państwo wiecie, ale warto o nich wiedzieć. Teraz jest kilka narzędzi, które warto też pamiętać. To jest strona zespołu, w którym pracowałam, Newslab, którą bardzo polecam. Newslab.google.com. Ona jest dostępna po polsku. I to jest strona, na której znajdziecie Państwo mnóstwo różnych bardzo przydatnych porad, jak korzystać z tych nowych mediów, głównie oczywiście tych należących, należących do Google'a, ale do narzędzi typu jak robić mapy, jak optymalizować swoją obecność właśnie w wyszukiwarce Google'a, co jest przecież bardzo ważne. Mnóstwo porad, jak korzystać z YouTube'a. To jest oczywiście głównie nastawione na media, na organizacje medialne, ale nie wątpię, że bardzo dużo porad Państwo tutaj również znajdziecie. Jeśli chodzi jeszcze o Google, to w ogóle bardzo polecam, bo oczywiście media społecznościowe to wszystko ważne. Finalnie tak naprawdę wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze też w wyszukiwarce wyszukiwać. Więc Google ma tutaj program Google dla NGO-sów, w którym możecie Państwo aplikować o różnego rodzaju granty, które pozwolą na to, że nie dostaniecie Państwo od Google pieniędzy, natomiast Google da Państwu choćby na przykład darmowe reklamy. Tak, to są różne, to też zależy od wielkości organizacji i tak dalej, ale bardzo warto naprawdę o tym wiedzieć i z tego korzystać. Podobną inicjatywę, jeśli chodzi o edukację, to zrobił Facebook i również, to jest akurat tylko po angielsku, to się nazywa Facebook Journalism Project i tutaj również jest mnóstwo porad, jak sobie na tym Facebooku radzić. Tak jak mówię, no, dla mnie Facebook dzisiaj przede wszystkim dla mediów i dla organizacji społecznych, NGO-sów, to jest przede wszystkim to wideo. Myślę, że na nim warto się skupiać. Tu jeszcze jeśli chodzi o to wideo, to zapomniałam, to co też jest ważne przy wideo. Mamy taką tendencję, że te posty na przykład są długie, bo chcemy wszystko w nich wyjaśniać. Przy wideo post nie powinien być dłuższy niż 61 słów. To jest nawet dokładnie wyliczone, które się najlepiej sprawdzają. Ale to pamiętajmy też o tym. Nie róbmy takich wpisów na Facebooku, które ludzie muszą rozwijać. Podobnie zresztą jest na YouTubie, kiedy dajemy opisy czy tytuły filmu. Pamiętajmy, że ludzie dzisiaj w większości wszystko przeglądają w telefonach komórkowych. Użytkownik jest zazwyczaj dosyć leniwy, więc tak naprawdę to, co musimy mu podać, powinniśmy podawać w skróconej wersji, nie zmuszać go do przechodzenia na jakichś dodatkowych stron itd., więc musimy mu dawać taką pigułę. No ale przede wszystkim to, co jest ważne, bo wideo wideem, ale tak naprawdę musimy to wideo też jakoś zrobić. Dzisiaj smartfony dają Państwu takie możliwości, że nie ma potrzeby już wręcz kupowania bardzo drogich kamer, tak naprawdę dużo możemy zrobić z poziomu smartfona. My akurat trochę zainwestowaliśmy w ten sprzęt, ale tak naprawdę nie ma potrzeby wielkich wydatków. To, co się przydaje, to jest oczywiście smartfon, im wyższa jakość, tym lepiej, więc nie będę może marek wymieniać, ale tutaj wiadomo, najważniejsze to jest to, jakie ma obiektyw. Do tego nie potrzeba nam wielu, do tego nam potrzeba tak naprawdę selfie stick, czyli jak to się mówi one pot. Ale do tego nam potrzebny nawet nie duży statyw, bo te duże statywy nam się zazwyczaj nie przydadzą, ale choćby na Allegro można kupić takie statywy, które mają tylko 30 cm, niewielkie, i one są dużo lepsze na przykład, gdy robimy wywiady. Taki statyw kosztuje około 30 zł. Bardzo się przydają dodatkowe obiektywy, ale które są nakładane na smartfony, ale też nie musimy kupować nie wiadomo ilu obiektywów, wystarczy tak naprawdę, że kupimy obiektyw szerokokątny i znowu możemy kupić, oczywiście najlepsze są takie, które byśmy mieli wysokiej jakości, gdzieś Zeissa i tak dalej, ale one kosztują i to jest koszt około 1000 zł pewnie za jeden obiektyw, ale znowu na Allegro można kupić tańsze nawet zestawy i czasem za 600 zł mamy zestaw 3 dobrych obiektywów, ale tak jak mówię, tak naprawdę przydaje nam się wyłącznie obiektyw szerokokątny. Do tego przydałaby się mała lampka, którą sobie nakładamy dołączamy do telefonu. Znowu takie lampki możemy kupić na choćby Allegro za jakieś 150 zł odstawia, ale widziałam na YouTube choćby można zobaczyć kilka porad, jak można wykorzystać zwykłą latarkę i fajnie ją podłączyć i zrobić materiał. I właściwie to jest wszystko to, czego potrzebujemy, czyli lampka, telefon, statyw i ewentualnie dodatkowy obiektyw. I jeśli mamy więcej pieniędzy, to możemy kupić taki dodatkowy statyw, który czasem niektórzy bywa nazwany gimbalem, ale też czasem bywają takie tańsze wersje, czy takie, które nam stabilizuje, kiedy trzymamy smartfon chodząc gdzieś na przykład i filmując. Więc to nie są drogie, to nie są wysokie koszty, a ja zawsze opowiadam, że ja przez całe życie, jeśli chodzi o dziennikarstwo, pracowałam w telewizji i zaczynałam, wydawało mi się, że nie aż tak strasznie dawno temu, w 2001 roku, ale pracowaliśmy wtedy z takimi taśmami, tak? Takie taśmy, kamery jeszcze większe, więc potrzeba była wielkich toreb, do których musieliśmy to wszystko nosić. I przez te 16 lat, kiedy pracowałam, sprzęt się tak bardzo zmieniał, że karty dzisiaj nie mam wielkich taśm, tylko małe karty, a tak naprawdę kamera już coraz częściej jest mi potrzebna. Choćby nawet te mamy 24, kiedy robią relacje z wyborów w Stanach Zjednoczonych, duża część reporterów była z kamerami, a część reporterów robiła wejścia poprzez smartfony. I jestem przekonana, że nikt z Państwa by się nawet nie zorientował, że na antenie były to tak robione materiały. Więc ja oczywiście się dalej nie uczyłam, dalej uważam, że filmy dokumentalne może robią się lepszym sprzętem, a tak jak mówię, do naszej organizacji zdecydowałam, że kupujemy po prostu tylko taki sprzęt. I na sam koniec, bo już nie będę przedłużać, to co chciałam zachęcić, że nieważne, czy Państwo nagłaśniacie tylko poprzez media społecznościowe i przez internet swoją działalność, czy będziecie chcieli tworzyć media, bo taka potrzeba też jest, prawda? Media jednak niezależne, bardzo w demokracji są potrzebne i tworzone przez zapalających również są potrzebne. To, do czego bym zachęcała, to po pierwsze do tak zwanego crowdsourcingu, brzydko nazywając po angielsku, ale angielski ma ten urok, że jest bardziej skrótowy niż język polski. Czyli to, co na przykład robi TVN24 świetnie, czy to, co robi francuskie The Observers we France24 telewizji, czyli pozyskiwanie materiałów od zwykłych ludzi, czyli nie możemy być wszędzie tam, gdzie coś się dzieje i dlatego taka sieć współpracowników jest bardzo ważna. Jeśli zajmujemy się tematem ksenofobii, to fajnie, kiedy mamy ludzi, którzy prześlą nam jakieś materiały. Jeśli zajmujemy się tematem uchodźców, podobnie. Jeśli zajmujemy się tym, jak pracują sądy, to nie ma nic lepszego, jeśli mamy sieć współpracowników, którzy nam zbierają materiały pomocy. Ale przede wszystkim bym też zachęcała do tego, o czym mówiła Urszula, ale o czym jeszcze będzie mówione, żeby po prostu jednoczyć swoje siły. Znaczy, najlepsze projekty dziennikarskie, które ostatnich latach powstały tylko dlatego, że były kolaboracje różnych zespołów. Panama Papers mogło powstać tylko dlatego, że zespoły, które normalnie myślały o sobie jakoś tam mimo wszystko o konkurencji, zebrały siły i stworzyły wspólny projekt. Większość projektów o kryzysie migracyjnym, które powstały, takich projektów pogłębionych, nie tylko jakieś sylwetki migrantów, tylko właśnie te, gdzie przepływają pieniądze do zarabia na kryzysie migracyjnym, powstały dlatego, że robiły to niezależne akurat media z różnych krajów. Więc bardzo do tego zachęcam do wszelkich, na przykład Witness Media, świetna organizacja, która właśnie zbiera materiały od użytkowników i tworzy taką sieć mediów społecznych. No i tutaj siła wtedy dotarcia jest większa, a też siła przebicia się w mediach społecznościowych czy tworzenia tych materiałów jest po prostu fajniejsza. Także to było ode mnie tyle. Ja przede wszystkim to było bardzo skrócone, ale zachęcam do śledzenia tego Facebook Journalism Project, do Google Newslabu, tam można naprawdę bardzo dużo się nauczyć i takich cyfrowych umiejętności. No i zachęcam, żebyście Państwo dalej, czy to w małych, czy w dużych organizacjach, w małych, dużych miastach chodzili na te wszystkie spotkania, na których brakuje dziennikarzy. W całej Polsce jest bardzo silna organizacja, choćby na nie wiem, GPS Parrots, kobiety, które zapraszają też mężczyzn jak najbardziej, opowiadają o nowych technologiach w fantastyczny sposób. Można się dużo nauczyć, mnóstwo inspiracji. Więc bardzo zachęcam, bo być może to właśnie z NGO-sów wyjdą najbardziej innowacyjne projekty, bo was dużo mniej tak naprawdę ogranicza wbrew pozorom niż media. Dziękuję bardzo.